wróżba na następny tydzień z kart Tarota. Czyli wróżba na tydzień od 19 do 25 lipca. Jest to przedostatni tydzień lipca, wakacje. Zobaczmy, kochani, co karty sugerują. Jakie drogowskazy dzisiaj dostaniemy od naszych kart Tarota na następny tydzień. Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału, serdecznie proszę dzisiaj to zrobić. Proszę zasubskrybować z dzwoneczkiem mój kanał, by dostawali Państwo codziennie nowe wróżby, filmiki, rytuały, horoskopy. Proszę również o lajki, komentarze, feedback, czy wróżby rezonują z Państwem. Dziękuję serdecznie i zaczynamy naszą wróżbę tygodniową. Siedem kart Tarota. Pięć kart Tarota na dni robocze od poniedziałku do piątku i dwie karty Tarota na weekend. Dobrze, więc zobaczmy, kochani. Poniedziałek zaczyna się jakoś smutno, jakaś rozpacz, kochani. Każdy ma na pewno inne jakieś obciążenia i problemy. Każdy ma z Was inne sprawy. Jednakże to, co tutaj widzę w poniedziałek, karta ośmiu mieczy mówi o jakiejś pułapce mentalnej, że bierzecie w coś, że coś musicie zrobić, że o coś musicie walczyć, że coś musicie, nie wiem, dokonać, zrobić, polepszyć. Jakiś taki upór mentalny, pułapka, z której nie możecie wyjść. Tak jakbyście mieli mentalność w klatce. Jest to karta jednak pasywna, pomimo tego, że coś chcecie zrobić, walczyć o coś. Jesteście tylko tutaj na poziomie rozumu, zablokowani wręcz, obezwładnia Was coś. Właśnie jesteście jakby spętani, jakby sparaliżowani, nie możecie ruszyć ani ręką, ani nogą, jesteście po prostu, no nie, nie macie jakiejś takiej, nie wiem, tutaj możliwości ruchu, prawda? Jest to karta pasywności i takiego uporu, że coś właśnie musicie, czy musicie być lepsi w pracy, czy musicie być lepsi, jeśli chodzi o kwalifikacje, czy musicie być lepsi w związku. Jakieś takie, nie wiem, robicie sobie jakieś takie zakazy, wasze wierzenia, wychowanie, reguły obezwładniają was wręcz, tak? Czyli jesteście jak w klatce, nie tylko jak w klatce, ale także jak w więzieniu własnym, który żeście sobie sami zgotowali. I macie kryzys, macie jakieś lęki, blokady, macie jakieś takie ciężkie myśli obciążające Was, czyli negatywne myśli, nie wierzycie w siebie. Także swoje jakieś tam instynkty, czy swoje życzenia, które macie, marzenia, po prostu odrzucacie, nie wierzycie w ich realizację. Bardzo negatywne myślenie w poniedziałek, dlatego jest to karta Tarota, która Was ostrzega przed takowym właśnie zachowaniem. Po prostu zróbcie jakiś krok, zróbcie coś w tym kierunku, by było pozytywnie, myślcie pozytywnie, nie zamykajcie się w takiej własnej klatce mentalnej swoich wierzeń, jakichś, nie wiem, religijnych przekonań, czy reguł wychowania, po prostu zapomnijcie o tym, odplątajcie te więzy i uwolnijcie się. Tutaj tak jakby nie chcielibyście też czegoś widzieć i słyszeć. Jesteście zupełnie zablokowani. Ta karta będzie trwała tylko jeden dzień, taki stan będzie trwał tylko, jest tu napisane 8 godzin, czyli
niepełny nawet poniedziałek, niepełny dzień, ale przestrzega Tarot, by nie zachowywać się wręcz tak bardzo negatywnie, prawda? Aby nie myśleć aż tak bardzo negatywnie. We wtorek przejdziecie tutaj do karty kapłanki. Karta kapłanki to jest przede wszystkim intuicja. Musicie słuchać swojej intuicji, co podpowiada Wam Wasza wewnętrzna intuicja. Pokażcie również zrozumienie dla wszystkich, zrozumienie dla jakichś problemów, pokażcie również zaufanie, czyli ufajcie też sprawom, że się dobrze potoczą, rozwiną, ponieważ właśnie intuicja, słuchajcie głosu intuicji, co Wam podpowiada, co zrobić, tak, w danych jakichś problemach, w rozwiązaniu tych problemów. We wtorek tak jakby znajdziecie właśnie rozwiązania, znajdziecie jakby właśnie tutaj jakiś klucz, czyli przyjdzie do Was jakieś takie, jakaś pomysłowość do rozwiązania wszelkich problemów. Przyjdzie również taka jakby jasność umysłu, tak? Czyli potęga rozumu i intuicji, to jest taka mieszanka właśnie we wtorek. Być może też jakieś sprawy wyjdą na jaw, prawda? Które są w ukryciu, które są Wam nieznane, jakieś sekrety, ponieważ jest to też karta sekretów. Być może coś się dowiecie, coś przypuszczacie, coś przeczuwacie. Być może coś zostanie właśnie we wtorek wyjaśnione. Powinnyście mieć jednakże tutaj też cierpliwość, zrozumienie. Powinniście mieć również właśnie taką wewnętrzną siłę. Wierzcie w swoją intuicję, to co Wam podpowiada. Pewnie kieruje Wam różne dobre pomysły. To jest we wtorek. I w środę, kochani, podejmiecie jakąś decyzję. W środę właśnie, kochani, z dwóch opcji wybierzecie jedną. Z dwóch pomysłów zdecydujecie się na jeden, na realizację jednego. Jednakże jeszcze zastanawiacie się, myślicie, planujecie, jeszcze nie idziecie w kierunku właśnie realizacji tych pomysłów i marzeń i planów, ale już podejmiecie w środę decyzję i to jest właśnie bardzo ważne, otwieracie się na świat. Tak jest karta globusa, czyli otwieracie się na świat, patrzycie już w horyzont, planujecie właśnie swoje najbliższe kroki, które wykonacie. Na razie tylko macie pełno przemyśleń na ten temat. No, myślicie właśnie tu o opcji, strategii, planie, działania. Także na pewno będziecie tutaj myśleli o realizacji jakichś planów. W czwartek uważajcie, by dobrze rozporządzać swoimi pieniędzmi. Tutaj mamy młodego chłopca, młodą osobę maksymalnie 25 lat, która jeszcze nie ma doświadczeń, nie umie zarządzać budżetem, pieniędzmi. Przygląda się temu pieniążkowi, temu talarowi, tej monecie i myśli, co z nią zrobić, co dalej. Także uważajcie, ponieważ przyjdzie jakiś pomysł, będzie nowa realizacja tego pomysłu, będą jakieś być może wydatki związane z nowymi planami, nowymi ideami i teraz chodzi o to, by dobrze rozporządzić również pieniędzmi, by uważać, by nie być rozrzutnym, by nie stracić po prostu na czymś, by przemyśleć wszystkie swoje plany finansowe dobrze, nie postępować lekkomyślnie, tak jak tutaj ta młoda osoba, która jest niedoświadczona w sprawach finansowych. Także coś nowego się narodzi, coś, będzie jakaś szansa, wyłoni się jakaś szansa, czy na jakiś piękny urlop, wakacje, czy na kupno czegoś właśnie nowego. Lecz uwaga,
Być może nawet narodzi się jakaś nowa idea, czyli nowy pomysł na nową pracę, na nowe zarobki, na nowy kontrakt w pracy, tak? Jednakże uważajcie, kochani, tutaj jak podpisujecie te umowy, na kwestię finansową, by dobrze rozporządzić finansami. Ponieważ będzie to dobry pomysł, stabilny pomysł, tylko uważajcie po prostu, jak rozporządzacie pieniążkami. Być może wykażecie się również w czwartek pracowitością, pilnością, także być może spotkacie kogoś spod znaku panny, spod znaku byka lub również spod znaku koziorożca, który pokieruje Was w jakąś nową tej ideę, czy finansową, czy pracy, prawda, czy jakiegoś dorobku, przypuśćmy. Także właśnie takie tutaj mam impulsy. Jakaś szansa może się też narodzić. Szansa właśnie na coś zupełnie nowego. Także uważajcie, jak podpisujecie tutaj wszelkie umowy. No i w piątek, kochani, 9 monet, czyli karta jakaś bardzo tutaj wspaniała. Samodyscyplina, mówi o samodyscyplinie, mówi o dążeniu konsekwentnym do celu, do jakichś nowych planów, projektów, realizacja siebie, no, myślenie właśnie o sukcesie finansowym czy zawodowym, czy sukcesie w stabilizacji związku, relacji. Mówi też o tym, że w piątek będziecie lub powinniście postępować odpowiedzialnie, bardzo pracowici powinniście być, pewni siebie, właśnie dążyć pewnie siebie, jako pewni siebie do jakiegoś tutaj nowego sukcesu, prawda, czy finansowego, czy w związku, czy w nowej relacji, czy w ułożeniu relacji właśnie jakiejś stabilnej, czy właśnie w podpisaniu nowych umów, jeśli chodzi o pracę, kwestii finansowych, czy kredytów. Także w piątek po prostu no, będzie jakiś sukces. Będziecie być może mieli szansę awansu, szansę lepszego zarobku, szansę na podpisanie jakichś takich pozytywnych, dobrych umów, być może szansę na rozwiązanie problemów w związku i stabilizacji tego związku. W piątek być może wygracie w jakimś, nie wiem, w jakiejś loterii, w jakimś totolotku, no szczególnie tego bym Wam oczywiście wszystkim życzyła, przede wszystkim sobie. W piątek macie no bardzo dobry dzień, dobrą passę, którą musicie wykorzystać, ponieważ jest właśnie ten właściwy, dobry moment na jakiś sukces właśnie tutaj, na podpisanie nowych umów, czy jakichś bardzo korzystnych kredytów, bardzo korzystnych umów, tak jakby szczęście w interesach, szczęście właśnie w ustabilizowaniu się różnych spraw. By poprawić właśnie swoje sprawy finansowe, zarobkowe, zawodowe, czy nawet też sprawy stabilizacji związku. Teraz zobaczmy sobie, kochani, na weekend. Także tutaj czwartek i piątek, sprawy właśnie finansów, zawodowe, stabilizacji, kontraktów, być może nowych umów. Zwróćcie na to uwagę, kochani. Teraz chodzi o sobotę i niedzielę. W sobotę, kochani, wielka radość, coś stabilnego uda Wam się zbudować, coś o czterech tutaj podnóżach, czyli, nie wiem, coś bardzo masywnego, stabilnego, radujecie się, cieszycie się z sukcesu, jesteście otwarci na kontakty socjalne, na muzykę, taniec, śpiew, radość, także radość właśnie z czegoś konkretnego, co się udało. Jesteście tutaj w towarzystwie lub świętujecie, bo być może jesteście gdzieś zaproszeni, macie szczęście, radość, harmonię w kontaktach z innymi, czujecie się bardzo dobrze, jesteście właśnie tutaj zadowoleni, no używacie właśnie tego Waszego szczęścia, jakby
nawet jesteście otwarci, tak jakby tutaj na takie party, śpiew, taniec, muzyka, radość, picie widocznie, tam czegoś, świętowanie właśnie. W sobotę właśnie będzie jakiś bardzo radosny, harmonijny dzień, gdzie będziecie właśnie bardzo szczęśliwi. Także sobota wspaniała, też dużo radości i dużo też przyjaciół, czy nawet przyjazny, czy będziecie może przyjaźni tutaj, przyjaźnie świętować z partnerem, czy będziecie mieli bardzo wspaniałą tutaj radość w gronie rodzinnym, być może będziecie gdzieś zaproszeni na jakąś ucztę rodzinną, czy na jakieś, nie wiem, tutaj inne, prawda, jakieś uczty z innych okoliczności. Czy po prostu, jeśli nawet nie, to jakaś radość z udanego tygodnia, z dobrze podpisanych umów, z lepszych zarobków, awansów, ze stabilizacji związku, czy wyjaśnienia pewnych spraw, czy podjęcia jakiejś właśnie tej stosownej, bardzo pozytywnej decyzji. Radujecie się właśnie z tego względu w sobotę. I w niedzielę, kochani, jakaś akcja. Coś tutaj się wydarzy. Szybkie, bardzo szybkie tempo. Tutaj galop wręcz. Nawet taka akcja, być może nawet waleczna, nie wiem, o coś. Jakiś taki być może czas niespokojny, szybki. Coś musicie szybko załatwić, zrobić. Nie wiem, może też karta podróży, prawda? Chaotycznie, szybko, także też niecierpliwi jesteście. Uwaga też tutaj, żeby się nie pokłócić w ten dzień, ponieważ jest taka troszeczkę agresywna atmosfera. Także uwaga też na ewentualne jakieś sprzeczki i kłótnie, prawda? Jakieś walki ze sobą, ponieważ jest to jakiś taki dzień niespokojny lub taki szybka akcja, niespokojny czas. Także też walka, tak jak mówię, właśnie widocznie jakaś kłótnia też, która może wybuchnąć między Wami. Także uważajcie, kochani, jeśli macie do czynienia również z bliźniakami, z wagami lub z wodnikami, to uważajcie, kochani, to są właśnie te znaki zodiakalne z żywiołu powietrza, bardzo błyskawiczne w działaniu, szybkie, nawet też nieraz agresywne, więc uwaga, kochani, by się nie pokłócić z takimi właśnie tutaj osobami spod znaków właśnie żywiołu powietrza. Lub uważajcie, jeśli jest jakaś podróż, jakaś akcja, nie wiem, jakaś szybka przeprowadzka, czy coś, jakaś przemiana, uważajcie, zachowajcie spokój, nie wpadajcie w jakiś chaos, w jakąś panikę, w jakąś po prostu niecierpliwość, agresywność. Uważajcie, uspokójcie się, by po prostu nie mieć tutaj jakiejś kłótni z otoczeniem, czy w rodzinie, czy z partnerem. Czy może właśnie jest to też karta tutaj podróży, przemieszczania się szybkiego bardzo, to też może oznaczać bardzo szybki jakiś pojazd, pojazd lokomocji, czyli jak to się mówi, pojazd, czyli środek transportu, tak? Środek transportu bardzo szybki. Tutaj też, kochani, mamy tak na dnie kart, zauważyłam, właśnie kart tego tarota, kartę podróży, kartę świata, czyli otwarcie się na świat, być może podróż zagraniczną, być może podróż na nowy kontynent lub otwarcie się też na różne inne pomysły, perspektywy, także jakiś nowy cel, jakiś nowy projekt, jakaś nowa tutaj droga, która się przed Wami otworzy, gdzie będziecie szczęśliwi, gdzie będziecie mieli sukces, gdzie właśnie tutaj otworzą się jakieś nowe perspektywy. Także też to może być karta jakiejś szybkiej akcji, właśnie jak mówiłam, jakiejś podróży, jakimś środkiem tutaj transportu, być może też jakaś przeprowadzka, kochani, zmiana radykalna, tak? Ale przyniesie Wasze zadowolenie. Czyli też jakieś zakończenie starego cyklu i rozpoczęcie czegoś nowego, jakiś nowy pomysł, który wdrożycie tutaj w życie, czy właśnie jakaś piękna podróż, ale daleka, bo tutaj mówi podróż właśnie, jeśli chodzi o podróż zagraniczną, tak? Więc taki burzliwy, jakiś tutaj piękny tydzień, który tylko w poniedziałek okazuje się tutaj być jakiś smutny, jakiś taki depresyjno-kryzysowy, natomiast inne dni tego tygodnia są tutaj
jakieś twórcze, inspirujące, kreatywne, jakieś nowe pomysły. Słuchajcie jednak intuicji, głosu intuicji i rozumu. Wyjaśniajcie tutaj sprawy niejasne. Też podejmijcie jakąś decyzję właśnie w środę. Uważajcie na finanse. Być może podpiszecie coś korzystnego dla Was. Jakiś sukces tu finansowy, czy zawodowy, czy nawet sukces stabilizacji związku. Również w sobotę będziecie się radować właśnie z tego. Będziecie tutaj mieli wielkie jakieś, nie wiem, albo party, albo radość, albo spełnienie właśnie. No i w niedzielę, uwaga, jakaś akcja, czy podróż, czy przeprowadzka, czy jakaś tutaj wielka aktywność. Wyruszycie w drogę, coś się zadzieje, lecz uwaga, by w niedzielę nie być za bardzo tutaj agresywnym, za bardzo tutaj jakimś takim chudliwym. Także tak zapowiada się nasz tydzień następny, kochani. Życzę Wam dobrego tygodnia, życzę wszystkiego dobrego na następny tydzień letni miesiąca lipca. Wszystkiego dobrego i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Proszę o lajki, feedback, interakcje. Proszę o subskrypcję i do usłyszenia już wkrótce.